Na Ziemi żyło wiele przedziwnych stworzeń. Jednym z najdziwniejszych z nich był Helicoprion, ryba chrzęstno-szkieletowa o charakterystycznej spirali, która okazywała niezwykłość tej ryby. Żyły w Permie około 280 milionów lat temu. Często są uznawane za rekiny, co jest błędnym stwierdzeniem, mimo iż są blisko spokrewnione ze sobą. Trudno stwierdzić, ile osiągał metrów, gdyż jest to właśnie ryba chrzęstno-szkieletowa, a u nich głównie odnajdywane są zęby, a rzadko inne kości, jednak można stwierdzić, ile osiągał metrów. Było to najprawdopodobniej 7 metrów, jednak niektórzy twierdzą, że miał on nawet 10 metrów długości. Wróćmy do spirali Helicopriona. Mogła przekraczać nawet pół metra średnicy. Spirala służyła do ataku, wiemy to, gdyż składała się ze 150 koron zębowych. Zęby umocowane były w spirali, które miały po 10 cm długości. Pierwsza skamieniałość znaleziona została w Rosji przez geologa i mineraloga Aleksandra Karpińskiego.